Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Badania dla przemysłu. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje dwa projekty dofinansowane ze środków programu regionalnego. Dzięki temu uczelnia poszerzy zakres oferowanych usług badawczych. Mówi profesor Mirosław Pajor, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. W naszym regionie bardzo rozwija się przemysł drzewny. On wymaga zastosowania różnych nietypowych maszyn. My, mając doświadczenie w projektowaniu różnych układów diagnostycznych i układów sterowania, możemy wyjść naprzeciw tym zapotrzebowaniom. Uczelnia ściśle współpracuje też z firmami z przemysłu stoczniowego, maszynowego, przeładunkowego, offshore i energetyki wiatrowej. O jednym ze wspólnych projektów opowiada doktor inżynier Jędrzej Ratajczak z Marine Service Jaroszewicz. Dzięki badaniom, które ZUT wykonał na zlecenie nie naszej firmy, badaniom własności dynamicznych tworzywa epoksydowego EPI stosowanego na podkładki fundamentowe, mogliśmy wprowadzić je do praktyki przemysłowej posadawiania wielu bardzo ważnych urządzeń. Nowe urządzenia i oprogramowanie pojawią się w Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów oraz w Zakładzie Spawalnictwa. O zaletach aparatury kupionej z udziałem funduszy europejskich opowiada doktor habilitowany Marcin Choćko, zastępca dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej. Nowy sprzęt jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym, kompaktowym. Całe to urządzenie jest wielkości laptopa, więc jest łatwo przenośny, posiada te same możliwości, które choćby ten stojący za mną system wielkości szafy. Efektem doposażenia laboratoriów będzie większa liczba badań realizowanych wspólnie z firmami. Korzyść jest obopólna. Przemysł zyska lepsze technologie, a naukowcy nowe tematy do badań. Znaczna część aparatury będzie promowała rozwój nowych technologii. Właśnie w tego, co wymaga przemysł 4.0. Nowej sensoryki do maszyn, nowych układów komunikacyjnych, nowych systemów projektowania i rozplanowywania produkcji.